Aniu, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj taki odcinek, w którym chcemy Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle tworzymy filmy na YouTubie, dlaczego powstał ten kanał. I wiemy, że jest właśnie dużo takich pytań, interesujecie się tym, więc chcemy Wam o tym opowiedzieć. Oczywiście nie gniewajcie się na nas, jeżeli raz na jakiś czas będziemy zerkać tak, tutaj właśnie, ponieważ właśnie tutaj wypisałyśmy sobie wszystkie te najważniejsze punkty, o których chcemy Wam powiedzieć, żeby niczego nie przeoczyć. No i właśnie tak tutaj sobie zajrzałam. Dobrze, no od czego? No bo idziemy po kolei w końcu. No to po kolei jedziemy. Bo wiecie, że pierwszy filmik powstał w 2015 roku, w styczniu. I właśnie wtedy miałam taki gorszy okres. Paulina bardzo chciała mnie pocieszyć, chciała zająć czymś mój czas. No i tak właśnie pokazała mi pierwszy filmik na YouTubie. I to był filmik Banshee. Nie pamiętam, jaki to był tytuł, który to był filmik, ale na pewno była to Banshee. I się bardzo wtedy zdziwiłam, bo ja zawsze myślałam, że, mówię już to kolejny raz, ale ja zawsze myślałam, że na YouTubie są tylko teledyski albo filmiki z cyklu jak baba jeździ, jak parkuje, albo ten spadł z drabiny, ten się poślizgnął na skórce od banana, wiecie, takie śmieszne filmiki. I ja myślałam, że tylko coś takiego jest na YouTubie. A tutaj Paulina uświadomiła mi, że nie, że są twórcy, którzy vlogują albo robią jakieś filmy tematyczne. No i to mnie zdziwiło, to mnie troszeczkę tak zastanowiło i wzbudziło moje zainteresowanie na pewno. To mnie po prostu wciągnęło i było tak kilka dni, kiedy faktycznie te filmiki oglądałam. Przeskakiwałam z kanału na kanał, no tak mnie to wciągnęło. No i też rozmawiałyśmy o tym. I tak się zaczęło i postanowiłyśmy właśnie spróbować coś takiego robić. No mamy w sobie właśnie ten pierwiastek taki i zaczęło się. Po prostu pewnego wieczoru usiadłyśmy i skończyło się tak, że wylądowałyśmy przed kamerą, nagrywałyśmy pierwszy odcinek. Wtedy nawet nazwałyśmy ten odcinek intro, ponieważ nie wiedziałyśmy, czym jest intro, a jakoś tak, nie wiem w sumie jak to wyszło, ale mama stwierdziła, że tak się nazywa chyba pierwszy odcinek i nazwała go intro i przez większość czasu nasz filmik nazywał się intro, tak. Co jest bardzo śmieszne, ponieważ teraz już wszyscy wiemy, że intro to zapowiedź filmiku, taka zajawka, kto w ogóle ten kanał jego prowadzi, czy coś takiego. No i zmieniłyśmy nazwę. Tak. Nazwę oczywiście, na nazwę, jak nazwać nasz kanał, na to wpadł tata. Myjąc naczynia. Tak, zastanawiałyśmy się. Mamy tutaj w ogóle zeszyt, w którym zapisujemy wszystkie nasze pomysły i prowadzimy go od początku. Od początku, tak. I tu jest nawet dział nazwy. Mama i ja, MNC, ja i ja, KMP i w ogóle tutaj naprawdę padały tak śmieszne nazwy, że to się w głowie nie mieści. Albo takie banalne. Tak, no. Dobrze, dobrze, że mamy takiego kreatywnego tatę, że wpadł na taką nazwę, która właściwie bardzo weszła w pamięć. Poszukałyśmy czegoś, co będzie takie łatwe do zapamiętania, takie troszkę może właśnie żartobliwe. No, bo... no dobrze, a teraz powiedz, bo ja mam już tyle lat, że się właściwie nie przyjmuję. Ja chciałam przeżyć jakąś przygodę i ja się nie przyjmuję właściwie. No obiecałeś, zaczynając. No tak, tak, ale ja mówię teraz ze swojej perspektywy. Ja chciałam przeżyć przygodę i nie martwiłam się zbytnio tym, co pomyślą inni. Chciałam to zrobić dla siebie i dla ciebie. A ty? No ja też to chciałam zrobić, no bo jakbym nie chciała, to bym tutaj po prostu nie siedziała. I na pewno bym o tym nie opowiadała, ale faktycznie bałam się tego, jak zareagują znajomi, bałam się tego, że będę wyśmiewana. Było tak, że umówiłyśmy się z mamą, że dopiero jak osiągniemy jakąś tam liczbę widzów, to ja powiem swoim znajomym. I faktycznie wiedziała tylko jedna osoba, która naprawdę siedziała bardzo cicho. Bałam się opinii innych, ale ku mojemu zaskoczeniu, szybciej niż sama zdążyłam komukolwiek o tym powiedzieć, wszyscy w szkole już wiedzieli, ponieważ nasz filmik Zniszcz ten dziennik wyświetlał się w polecanych, w pasku po prostu obok innych filmików i takim sposobem na nasz kanał trafiła moja koleżanka,
która potem do mnie napisała na Facebooku: stara, co robisz na YouTubie? No. A ja w szoku, jak ty się w ogóle o tym dowiedziałaś? Ona, że po prostu na YouTubie jest tak, że to się wszystko wyświetla właśnie w bocznym pasku. No i wtedy już się dowiedziała cała klasa, po czasie cała szkoła. Znajomi przyjęli to dobrze. Nikt w twarz mi nie powiedział, że faktycznie wygląda to źle, że ani ja, ani mama się do tego nie nadajemy. Nikt faktycznie mi tak nie powiedział. Aczkolwiek nie wiem, co się dzieje za moimi plecami, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że wiem, jakie są teraz realia, tak? Wiem, jak się zachowują nastolatkowie, wiem, jak życie w szkole wygląda i zdaję sobie właśnie sprawę z tego, że być może osoby, które mówią mi tak naprawdę, że uwielbiają mój kanał, subskrybują i łapkują każdy odcinek, na plecach mi mówią, że jestem głupia po prostu. Dlaczego w ogóle rozwinęłyśmy ten kanał? Ponieważ chciałyśmy, ja właściwie chciałam powiedzieć, wiecie, tak mówię z perspektywy mamy, Paulina przytaknęła, że tak, niech taki temat przewodni będzie tego kanału. To chcemy sobą reprezentować. Chcemy pokazywać właśnie, że mama i, nastoletnia córka, co jest ważne, bo wiadomo, że łatwiejsze jest, gdy córka ma 5-10 lat. Albo już potem 25. Tak, a nie jest wcale łatwe zachować tą więź, gdy córka ma lat 15, 14, 13, 17, kiedy się chce tak właściwie od rodziców odizolować. Właśnie chciałyśmy pokazać, że mama i córka mogą tworzyć naprawdę zgrany team, że mogą się przyjaźnić, ale nigdy nie zapomniałyśmy o tym, że jednak to jest córka, a to jest mama. Czyli są nakazy, zakazy, ale w tym są kłótnie nawet, nie? Tak, i to też nie mówię, że my się nie kłócimy. I to też często podkreślamy, ponieważ kłótnia to jest coś normalnego i wiadomo, że my tutaj nie skaczemy na siebie z nożami od razu. Mm-hmm. Chodzi po prostu o to, że czasem się trzeba pokłócić. Tak, czasem trzeba się pokłócić, żeby potem było lepiej. Chcemy właśnie pokazać, że mama i córka mogą tworzyć zgrany duet. A jak już zaczęłyśmy tworzyć i te filmiki stawały się, albo nasz kanał stawał się coraz bardziej popularny, no to dostawałyśmy od Was takie informacje zwrotne, że pocieszamy, że niesiemy radość tym osobom, które straciły swoje mamy. Bardzo piękną wiadomość do nas napisała dziewczyna, której mama niestety już umarła, ale dzięki naszym filmikom jakoś tak wracają jej wspomnienia. I jakoś sobie tak przypomina te chwile z mamą i jest jej po prostu lepiej, także to po prostu nas bardzo wzrusza, bardzo motywuje i każe nam działać, tak, i każe nam działać. Na to, że nie tylko ja ze swoją mamą mam takie dobre relacje, że są faktycznie osoby, które też wcześniej ze swoimi rodzicami dobrze żyły, niestety toczy się życie jak się toczy, są różne wypadki, aż mi się płakać zechciał, bo jak sobie pomyślałam, że mnie by coś takiego spotkało, to naprawdę aż mi się smutno zrobiło. To było straszne, nie? To było straszne. No. Poza tym, tak sobie tutaj zerknę, zachęcamy właśnie do tego, żeby mamy i córki spędzały ze sobą dużo czasu, ponieważ to buduje właśnie więź między wami. Możecie rozmawiać, możecie chodzić na zakupy, robić po prostu takie babskie rzeczy, a tym samym... Nie będziemy wam mówić, co macie robić, ponieważ to wychodzi tak jakby samo z siebie. Mhm. Wy wiecie, wy się znacie najlepiej, wiecie, co lubicie robić, bo niektóre kobiety wbrew pozorom nie lubią chodzić na zakupy. Tak, nie wolą na przykład wspólnie czytać książkę. My na przykład tego nie robimy, my wolimy oglądać serial, także to naprawdę zależy od was. Nie będziemy was pouczać i mówić, co macie dokładnie robić w domu, ponieważ to jest wasz prywatny czas. My wam po prostu teraz uświadamiamy, że warto coś takiego zrobić. Tak. Zawsze chciałam też dawać radość ludziom. Moja mama też była z takimi osobami po prostu. I myślę, że... Jesteśmy chyba w tym dobre, ponieważ lubicie nasze challenge, lubicie nasze wyzwania, lubicie, jak się wygłupiamy, a nam kręcenie takich odcinków też sprawia dużą przyjemność. I mi się bardzo podoba to, że teraz faktycznie jest dużo akcji charytatywnych, na które też zresztą staramy się jeździć, że... My wspólnie możemy Was poinformować o tym, że youtuberzy tworzą wtedy taką właśnie grupę osób, które może niekoniecznie się naprawdę bardzo dobrze znają, ale które mogą ściągnąć innych, wtedy się poznać
i pomóc po prostu chorym osobom, osobom, które potrzebują pieniędzy, a niekoniecznie je mają, i tutaj naprawdę duży szacun. Po prostu uwielbiam takie akcje. Faktycznie wtedy czuję się spełniona. Oczywiście z biegiem czasu okazało się, że za tym wszystkim idą pieniążki. Jednak nie są to, przynajmniej w naszym przypadku, jakieś ogromne kwoty. Oczywiście czasami zdarzają się filmy z lokowaniem jakiegoś produktu. Ale wiecie, bo wiecie, który to jest filmik, bo umiecie to wyłapać. No nie są to jakieś dochody comiesięczne. Jeden miesiąc jest lepszy, drugi miesiąc jest gorszy, w jednym miesiącu jest wypłata taka, w innym mniejsza, ale my też musimy zainwestować. Musieliśmy zainwestować w pokój Pauliny, żeby był bardziej taki wizualny. Musimy zainwestować w aparat, do nagrywania, w mikrofon, w oświetlenie. Także te pieniążki też... No ja też zmieniłam telefon, bo tutaj mama napisała, że o moim iPhone'ie, a zapomniała, o co jej w ogóle chodziło. Myślę, że teraz o to, ponieważ musiałam zmienić telefon, bo faktycznie na niego narzekaliście. I w ostatnim odcinku, znaczy tak, narzekaliście na ten telefon, który miała Paulina, Sony coś tam. Bo faktycznie, jak Paulina robiła snapa, on się zacinał. Jak próbowała wstawić zdjęcie na Instagrama, on się wyłączał. Także były z tym problemy, w ogóle na jakość zdjęć narzekaliście, więc postanowiliśmy, że trzeba zainwestować w lepszy sprzęt, żebyście... Telefony firmy Apple są po prostu dobre dla osób, które naprawdę dużo siedzą na internecie, dużej ilości aplikacji korzystają, dlatego też wybrałam taki telefon, ponieważ idzie za tym właśnie duża eksploatacja w ogóle wszystkich danych, dobry aparat, nie mówię, że najlepszy, ponieważ nie jestem znawcą telefonów, ale jeżeli ma go większość youtuberów, to pomyślałam, że musi być dobry, bo Samsungi są w podobnych cenach, a dużo osób mi ich nie polecało. Także to też nie jest tak, że po prostu wszystko muszę robić dla szpanu, bo to nie jest mój priorytet. Więc musimy dużo pieniążków też inwestować, więc nie bądźcie źli, jeżeli od czasu do czasu taki filmik reklamowy się na naszym kanale pojawi. To właściwie wszystko. Wszystko chyba, co chciałyśmy powiedzieć. Jak nam coś przyjdzie do głowy, to oczywiście nagramy drugą część naszych zwierzeń. A teraz to już się pożegnamy z widzami, ponieważ coś mi się wydaje, że ten odcinek będzie długi. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bajo.